Tutaj tymi muzealiami zaopiekowali się eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzisiaj spotykamy się z Państwem, aby podsumować dotychczasowe działania oraz zaprezentować Państwu same eksponaty. Serdecznie witam Pana Profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękujemy Panu Premierowi za obecność w tym miejscu i za wsparcie na każdym etapie realizacji tego procesu. Witam serdecznie Pana Łukasza Kmitę, wojewodę małopolskiego. Jest z nami również Pan Profesor Jacek Kończowski. Serdecznie witam Panie Prezydencie. Serdecznie witam również Pana Profesora Andrzeja Szczerskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Towarzyszą nam również Pani Joanna Floczkiewicz-Kamieniarczyk, która kieruje Wydziałem Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego. Witam również przedstawicieli Muzeum Narodowego w Krakowie, Pana Kustosza Piotra Wielkosza oraz Panią kierownik Łucję Skoczyń-Rąbałę z Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli krakowskich redakcji, którzy towarzyszą nam dzisiaj w tym spotkaniu. Witam również wszystkich, którzy są z nami na relacji live na Facebooku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i serdecznie proszę o zabranie głosu Pana Premiera Piotra Glińskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, długa podróż dobiega kresu. Można powiedzieć, że jest to finał szczęśliwy. Po wielu latach dobro publiczne, reprezentanci instytucji, które za to dobro są odpowiedzialni, budują oddział Muzeum Narodowego w Krakowie na Oleandrach. Odzyskaliśmy muzeum, eksponaty, odzyskaliśmy budynek, nieruchomość. Bardzo chcę zacząć od podziękowań. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili przez lata. Miasto swoją gehennę przeżyło, Panie Prezydencie, ale jesteśmy już po wszystkim, mam nadzieję. Teraz już szybko będziemy budowali tę instytucję, która jest od lat oczekiwana. Bardzo chciałem podziękować serdecznie Panu Wojewodzie za to, że we współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego doprowadził do tego, że zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić. No i bardzo dziękuję Muzeum Narodowego w Krakowie w osobie Pana Dyrektora Andrzeja Szczerskiego, ale także poprzedni dyrektor, który rozpoczynał tę naszą opowieść dotyczącą Oleandru i Muzeum Czynu Niepodległościowego, Pan Profesor Andrzej Betlej też jest tutaj zasłużony. Historia jest długa, ale warto wspomnieć o głównych etapach. W 2018 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego, do którego docierały informacje o tym, że niepokojące rzeczy się dzieją w budynku na Oleandrach, tak zwanym prywatnym Muzeum Czynu Niepodległościowego, rzeczy dotyczące nieprofesjonalnego przechowywania eksponatów, nieudostępniania albo udostępniania tego muzeum w sytuacji zagrożenia dla zdrowia osób, które tam ewentualnie chciały oglądać te eksponaty i tak dalej, i tak dalej. Minister zlecił taką rutynową kontrolę zgodnie z ustawą o muzeach. Po tej kontroli, której wyniki były dość zatrważające, które potwierdziły nasze obawy i obawy przede wszystkim społeczników miasta Krakowa, także społeczny komitet, który się zajmuje zabytkami w Krakowie, się do nas o to zwrócił. Te wszystkie obawy się potwierdziły. To muzeum było prowadzone w sposób skandaliczny. Tam było zagrożone życie osób, które miały kontakt z tymi eksponatami ewentualnie. I myśmy przedstawili zalecenia pokontrolne. To jest normalna procedura. Te zalecenia pokontrolne zostały przedstawione, natomiast posiadacz kluczy, bo tak to trzeba powiedzieć, do budynku i posiadacz tych eksponatów, bo sprawy właścicielskie moim zdaniem nie są tutaj jednoznaczne, nie zastosował się do poleceń pokontrolnych, które są normalnymi administracyjnymi decyzjami osób upoważnionych do tego, żeby poprawiać stan dobra publicznego, bo tego typu publiczna instytucja musi się do takich rygorów stosować. Jednocześnie, także dlatego, że ja osobiście znałem pana Waksmuckiego, prowadziliśmy rozmowy z panem Krystianem Waksmuckim, reprezentantem tego podmiotu, który posiadał dostęp do nieruchomości. Ja wielokrotnie osobiście przyjeżdżałem do Krakowa, żeby się spotykać z panem Waksmuckim i ustalać możliwość rozwiązania tego problemu.
Mieliśmy na celu zawsze, i to właśnie we współpracy i z panem dyrektorem, i z panem prezydentem, żeby w tym miejscu powstała porządna, profesjonalna instytucja zadbana przez polskie państwo, która by pełniła funkcję założoną, czyli funkcję Muzeum Czynu Niepodległościowego. I która by także była w stanie połączyć kolekcję tego muzeum prywatnego z kolekcją, z eksponatami, które znajdują się w dyspozycji Muzeum Narodowego w Krakowie, a także wielu innych muzeów. My jesteśmy, jak państwo wiecie, gotowi na rozwój kolekcji muzealnych. Więc to wszystko było jakby uzasadnione tym celem publicznym, któryśmy sobie wyznaczyli. Bardzo ważny jest list intencyjny, który został podpisany z przedstawicielami tego prywatnego podmiotu, który właśnie przewidywał powołanie oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie w tym budynku z wykorzystaniem tych eksponatów, połączeniem eksponatów Muzeum Narodowego w Krakowie i z powołaniem rady, do której zapraszaliśmy przedstawicieli tegoż prywatnego podmiotu. Także oczywiście we współpracy z miastem. My cały czas tutaj z wszystkimi ważnymi instytucjami, które są zainteresowane, byliśmy w kontakcie. Ten list intencyjny, podobnie jak te pokontrolne zalecenia, nie został zrealizowany. W tej sytuacji minister w roku 2020 wydał decyzję o zakazie funkcjonowania tego muzeum z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które kontaktowałyby się z tym, co tam jest prezentowane, co tam jest przechowywane i tak dalej. No niestety pandemia spowodowała, że nie mogliśmy zrealizować tej decyzji. Dopiero jak była taka możliwość, pan wojewoda, który podjął właściwe decyzje energiczne, zrealizował decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego o likwidacji zamknięcia tego muzeum. Musieliśmy to zrobić no, w taki sposób, jak wszyscy państwo wiecie, ale to się wykonuje no, zgodnie z procedurami, krótko mówiąc. To zrobiliśmy. Po czym klucz do budynku został oddany prezydentowi miasta Krakowa, właścicielowi budynku. Natomiast eksponaty znajdują się tutaj i one są przygotowywane przez specjalistów z Muzeum Narodowego do tego, żeby zbudować to muzeum, o które nam chodzi. Będziemy, myślę, że szybko realizowali i odpowiedni remont, przystosowanie nieruchomości, a także pierwsze ekspozycje też będziemy starali się szybko przedstawiać. To jest, myślę, że optymistyczny finał długiej batalii i coraz bardziej rysuje nam się ten plac kultury, który powstanie w tym miejscu w Krakowie pomiędzy budynkiem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, budynkiem na Oleandrach i Krakowią, która też w tej chwili jest już przygotowywana. Konkurs architektoniczny trwa, więc będziemy mieli trzy oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie w jednym miejscu i myślę, że dla miasta Krakowa, ale także dla Polski. Panie wojewodo, reprezentancie rządu polskiego tutaj w Małopolsce, to są wiadomości dobre. Kultura dalej w Krakowie się będzie rozwijała. Zrobiliśmy Czartoryskich, robimy także plac kultury w Krakowie nowy, między innymi z Oleandrami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie premierze. O zabranie głosu bardzo proszę pana wojewodę Łukasza Kmitę. Szanowny panie premierze, szanowny panie prezydencie, szanowny panie dyrektorze, wszystkich nas tutaj połączyła troska. Troska o dziedzictwo historyczne, troska o to, aby te dokumenty mogły być zabezpieczone w godny sposób i przekazane także jako swoiste dziedzictwo następnym pokoleniom. Nie byłoby tej troski, gdyby nie osobiste zaangażowanie pana premiera Piotra Glińskiego, któremu serdecznie dziękuję, ponieważ w Małopolsce od czasu, kiedy pan minister Piotr Gliński, pan premier, objął funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, można powiedzieć o wielkim rozkwicie kultury. Powstają nowe muzea, ale także dbamy o to, jako państwo polskie, aby te artefakty, które
w niegodny sposób były przechowywane, mogły być pieczołowicie zabezpieczone i przekazane kolejnym pokoleniom. Bardzo dziękuję, że w tym trudnym procesie egzekucji mieliśmy bardzo mocne wsparcie pana premiera, ale także pana dyrektora Muzeum Narodowego, bo wspólnie razem podejmowaliśmy i ten proces przygotowawczy, i ten proces realizacji. Dzisiaj te eksponaty są zabezpieczone. Dość powiedzieć, że w momencie, gdy one były tutaj przewożone, tutaj do budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajduje się na co dzień archiwum, stopień zawilgocenia munduru był 65%. Dzisiaj, po tych kilku tygodniach, eksponaty wyglądają już zupełnie inaczej, a dzięki trosce pana dyrektora wraz z zespołem te eksponaty będą zabezpieczane. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kilka wydziałów było zaangażowanych w to, aby przygotować ten proces egzekucji administracyjnej. Nie był to z pewnością łatwy moment dla pracowników, ale zrobiliśmy wszystko, żeby po pierwsze spełnić wysokie wymagania ministra kultury i dziedzictwa narodowego, działać zgodnie z przepisami prawa, ale także, aby w momencie transportu tych eksponatów nie doszło do żadnych zniszczeń czy żadnych uchybień. Można z całą pewnością powiedzieć, że był to ostatni moment, aby te eksponaty trafiły w miejsce, które będą w sposób godny i właściwy przechowywane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wojewodo. O zabranie głosu bardzo proszę pana prezydenta Jacka Majchrowskiego. Szanowny panie premierze, panie wojewodo, panie dyrektorze, wiec, szanowni państwo. Ja sobie pozwolę sięgnąć trochę w głąb historii. Mianowicie cała historia walki o Oleandry, jak to można nazwać, trwa 20 lat. Najpierw była kwestia stwierdzenia sądowego, że Związek Legionistów reprezentowany przez pana Wadzimowskiego nie jest następcą prawnym Związku Legionistów istniejącego przed wojną. Potem była kwestia ustalenia własności nieruchomości. Jest wyrok sądu sprzed wielu, tam prawie 10, że jest to budynek należący do gminy i gmina jest jego właścicielem. Potem się zaczęła cała zabawa, której ja do końca jako prawnik nie rozumiem, mianowicie kwestia wydania budynku. Pan Wasmuński stosował różnego typu metody, kruczki, typu na przykład w każdym pokoju była inna organizacja rejestrowana, to Związek Obrońców Ojczyzny, a to coś tam jeszcze. I to było takie, no, trzeba było z każdym rozmawiać. Ja prowadziłem, muszę powiedzieć, rozmowę na temat tego budynku, no chyba z 15 lat temu pierwsze, między innymi z Instytutem Piłsudskiego w Londynie i przez nich z tym instytutem, jeszcze pan dyrektor Cisek tam był instytutem w Nowym Jorku. Zostało to ustalone wstępnie w ten sposób, że tam zostaną przekazane zbiory, nie wszystkie, ale archiwalne zbiory, które się znajdują w tych instytutach, właśnie do Oleandru. Warunek był jeden, nie będzie pana Wacmuckiego. Pan Wacmucki był, jest, no ale może nie będzie już teraz, w najbliższym czasie. Tam się potem wszystko pozmieniało, no nie udało się tego zrobić. W tej chwili jesteśmy, tak jak pan premier mówił, na tym etapie, że porozumieliśmy się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa, z Muzeum Narodowym w sprawie utworzenia tam jednostki muzealnej. Pan dyrektor Szczerski pewnie będzie o tym mówił. Muzeum posiada naprawdę olbrzymie zbiory związane z regionami. Także z Muzeum Historii Miasta Krakowa będą przekazane też te zbiory, które to muzeum posiada w tym zakresie. Proszę państwa, odpukać niemalowane drewno. Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze. A muszę zresztą powiedzieć, że ja kiedyś byłem na takim spotkaniu tam z tym całym zespołem, który tam się zajmował tym muzeum i powiedziałem mi, jaka jest idea tego, że będą tam Instytut Piłsudskiego, że oni tam wrócą, że będzie to normalna wystawa, że będzie to normalne muzeum i po remoncie oni wrócą. Wszyscy się na to zgodzili, z wyjątkiem pana komendanta Wacmuckiego. Jak się okazało, on miał decydujący głos i wszystko to się
rozeszło. Tak jak pan wojewoda powiedział, naprawdę w ostatnim momencie zostało to uchwycone. Jeszcze chwilę i byłoby to wszystko rozwalone do końca. Nie mówiąc o samym budynku, bo w momencie, kiedy otrzymaliśmy wiadomość sądu, że jest to budynek gminny, zrobiliśmy całe, mogliśmy tylko robić to, co jest na zewnątrz, bo nie był wydany. Więc zrobiliśmy dach, kominy, odwodnienie, izolację i całą na zewnątrz okna i także wyremontowaliśmy całe zewnętrze. Do wnętrza dopiero teraz można wyjść. Jeżeli będzie można, to zapraszam Państwa, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, ale jest to makabra. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. O zabranie głosu bardzo proszę Pana Dyrektora Andrzeja Szczepskiego. Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Wojewodzie, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w imieniu Muzeum Narodowego w Krakowie chciałbym potwierdzić, że nasza instytucja jest przygotowana do przeprowadzenia tego procesu konserwacji i udostępnienia dzieł sztuki, dokumentów, wszelkich innych obiektów przyjętych z Olandów, tak aby budynku przez Olandy otworzyć na oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. W tej chwili jesteśmy w tym miejscu, nie w muzeum, przede wszystkim ze względu na stan obiektów. One nie mogą być przechowywane w naszych magazynach muzealnych, ponieważ są do tego stopnia zainfekowane. W różny zresztą sposób są w tej chwili poddawane stopniowo procesowi anoksji, który jest elementem kluczowym, w ogóle mogą być prowadzone do profesjonalnych magazynów muzealnych. Jednocześnie stan był tak zły, że nie mogliśmy ich nawet przewieźć do naszego budynku. Chodzi głównie o zagrożenie biologiczne, które mogłyby ze sobą przynieść do gmachu muzealnego. Po drugie, przygotowujemy się w tej chwili do opracowania ekspozycji stałej w budynku przy Leandry. Warto powiedzieć, że w naszym muzeum znajduje się ponad 1000 obiektów, dzieł sztuki, dokumentów bezcennych, takie na przykład kurtka marszałka Piłsudskiego, które znajdą się w tymże budynku po jego remoncie, a więc będzie to spektakularny oddział naszego Muzeum Poświęcony Historii, Wojskowości, historii Krakowa, historii także artystów, którzy byli związani z legionami. To warto pamiętać o tym, że bardzo wielu żołnierzy legionowych to byli artyści. Tak, i myśmy te dzieła pokazywali na wystawie w 2016 roku i wcześniej. I też bardzo się cieszę z możliwości współpracy z Muzeum Krakowa przy organizacji tejże wystawy. I chcę też powiedzieć, że to działanie jest dla nas niezwykle ważne ze względu na to, że mówił Pan Premier Gliński, mianowicie budujemy cały nowy fragment Krakowa. Takie forum kultury, które będzie się składało z tych trzech oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie, to jest dla nas wszystkich bezcenne miejsce i w Krakowie, a też na skalę ogólnopolską i dzięki odzyskaniu tego budynku dla nas wszystkich, dla naszej publiczności, ta wizja stanie się realna do urzeczywistnienia w bardzo krótkim tempie. Chcę też podkreślić, że to działanie jest tak istotne, ponieważ ten budynek posiada nadal kluczowe znaczenie dla historii Polski XX wieku. On upamiętnia niezwykle istotne wydarzenia historyczne, też pamięć, jaka wokół tych miejsc powstawała. I bardzo chciałem też wyraźnie podkreślić, że Muzeum Narodowe w Krakowie jest przygotowane, aby ten projekt zrealizować. I jesteśmy już w trakcie prac konserwatorskich, które przygotowują obiekty przejęte z Olandów do tego, by mogły być eksponowane. Ten proces się zaczął, będzie dynamicznie prowadzony i jednym słowem projekt ten jest do zrealizowania i do udostępnienia nam wszystkim w bardzo szybkim tempie. Raz jeszcze dziękuję bardzo za wsparcie, które nasze muzeum otrzymało ze strony przede wszystkim Ministerstwa Kultury Narodowego, ze strony Urzędu Wojewódzkiego i za bardzo dobre rozmowy z panem prezydentem Jackiem Majchowskim i z Urzędem Miasta. Kartę z okresu regionów. Obok mamy kartę z pobrzegu Doliny Krasnowskiego. Dolina był ojcem żony pan Kanusa, więc tak to też w Krakowie się łączy. Czapka Maciejówka jest to tak naprawdę jeden z nielicznych obiektów z tego muzeum, który pochodzi faktycznie z czasów legionów. Oraz kurtka wzór 36. Rodzinka z 5. batalionu zachodu, Piechoty. Taka karteczka jest
zachowana. Aleksander Kowalewski, no i też widać stan zachowania tych obiektów, one naprawdę... To tak utkania 65% tak, tak, tak. Naprawdę to był ostatni moment. To był naprawdę ostatni też moment, żeby ratować te rzeczy, bo pewne zmiany mogą być potem nieodwracalne.